10 najbardziej zmilitaryzowanych państw powiem o państwach, które wydają największy procent budżetu na armię. Oczywiście na myśli przychodzą Stany Zjednoczone czy Chiny, lecz mimo że wydają najwięcej realnych pieniędzy na wojsko, jest to zaledwie jakiś mały procent całości sumy. Popatrzmy na państwa, które wydają najwięcej procent ze swoich pieniędzy, które posiadają. Ranking w 2015 roku opracował magazyn Forbes. Australia. Państwo demokratyczne położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, Wyspę Tasmaniu i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi państwami, wskaźnik rozwoju społecznego Australii jest bardzo wysoki. Według danych z roku 2014 znajduje się ona na drugim miejscu pod względem rozwoju, zaraz po Norwegii. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego. Australia w składzie swoich sił zbrojnych posiada siły lądowe, marynarkę wojenną oraz siły powietrzne. Wojska australijskie liczą 58 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 44 tysiące rezerwistów. Australijskie siły zbrojne stanowią 21. siłę militarną na świecie. Budżet realny wydawany rocznie stawia ich na 13. miejscu na świecie, jednakże biorąc pod uwagę procent które wynosi 1,8 całego budżetu, lądują na miejscu 10. Chiny, państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny bez Tajwanu oraz Tibet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Łączna liczba chińskich żołnierzy to 2 miliony 250 tysięcy osób. Służba obowiązkowa w wojskach lądowych trwa 3 lata, w marynarce i lotnictwie 4. Siły rezerwowe liczą około 12 milionów żołnierzy. Chińskie wojsko nadzoruje również program kosmiczny. Chińskie siły zbrojne stanowią trzecią siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 126 miliardów dolarów, co stanowi 2,1% całego budżetu. Wielka Brytania, unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja, położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem, z Irlandią. Wielka Brytania zalicza się do dziewięciu mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 200 głowic atomowych, które mogą być przenoszone na odległość 12 tysięcy kilometrów. Procent budżetu przeznaczony na armię w 2014 roku to 2,2%. Turcja, państwo położone w Azji Zachodniej na Półwyspie Azji, a mniejsza częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej ze stolicą Wankarze. Armia turecka jest szóstą armią świata i drugą co do wielkości w NATO. Liczy 823 tysiące zawodowych żołnierzy. Według konstytucji armia stoi na straży świeckości państwa. W drugiej połowie XX wieku kilkukrotnie dokonywała zamachu stanu, obalając przy tym rządy, które uznawała za zbyt islamskie. By wstąpić w jej szeregi trzeba mieć ukończone 20 lat. Według danych CIA Turcja przeznacza około 5% PKB na dozbrajanie armii, jednakże oficjalnie uznaje się, że jest to 2,2%, czyli dokładnie tyle, ile wielka Brytania także miejsce siódme. Francja, państwo którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja zalicza się do głównych mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 300 głowic atomowych które mogą być przenoszone na odległości do 6 tysięcy km. Siły zbrojne liczą 259 tysięcy żołnierzy, w tym wojska lądowe 137 tysięcy. Francja mimo, że jest członkiem NATO od 1966 roku, nie uczestniczyła w wojskowych strukturach paktu. Wojska francuskie stacjonują w wielu krajach świata, głównie w Afryce. Cztery największe francuskie stałe garnizony poza Francją znajdują się na kontynencie właśnie afrykańskim. Największy zlokalizowany jest w Djibouti. Procent budżetu przeznaczony na armię w 2014 roku to 2,2%, czyli tyle co Wielka Brytania i Turcja. Indie, państwo położone w Azji Południowej zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Indyjskie siły zbrojne stanowią czwartą siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 46 miliardów dolarów. Wojsko jest w pełni zawodowe, główne dowództwo znajduje się w Nowym Delhi. Indie posiadają trzecie siły zbrojne na świecie pod względem liczby regularnego personelu. Ich arsenał obejmuje broń jądrową, 3,5 tysiąca czołgów, 1250 samolotów, 600 śmigłowców i 170 okrętów. Od uzyskania niepodległości w 1947 roku Indie toczyły wojny z Pakistanem oraz konflikt graniczny z Chinami. Aktualnie również prowadzą wojny. W 1961 roku nawet zbrojnie przyłączono do kraju Enkla Kontrolowane przez Portugalczyków. Procent budżetu przeznaczony na armię w 2014 roku to 2,4%, czyli jak na państwo w stanie wojny, to niedużo. Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej, trzecie pod względem liczby ludności, a czwarte pod względem powierzchni. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są jedną z najsilniejszych, najnowocześniejszych i najdroższych armii świata, przy czym Stany Zjednoczone wydają na armię ponad 3,5% swojego PKB poprzez budżet. Wojska są rozlokowane na całym świecie. Według obecnie obowiązującej doktryny Stany Zjednoczone muszą być w stanie prowadzić dwie wojny jednocześnie w różnych miejscach świata, stąd właśnie tak duże wydatki na wojsko. Ponadto Stany Zjednoczone prowadzą więcej wojen niż dwie. Rosja, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji, Pocean po spokojny z enklawą w Europie Środkowej. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zostały utworzone na bazie armii radzieckiej po rozwiązaniu Związku Radzieckiego 7 maja 1992 roku na mocy ustawy prezydenta Borysa Jelcyna. Utworzone wtedy zostało Rosyjskie Ministerstwo Obrony, któremu podlegają wszystkie rodzaje wojsk. Federacja Rosyjska należy do mocarstw nuklearnych. Wydatki na zbrojenia w 2014 roku wyniosły około 70 miliardów Czyli około 4,5% ówczesnego PKB Rosji. Izrael państwo na Bliskim Wschodzie położone w Azji Zachodniej i na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Siły obronne Izraela składają się z wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. Zostały powołane do życia podczas wojny o niepodległość w 1948 roku z połączenia żydowskich organizacji paramilitarnych. Siły zbrojne mają także w swoich szeregach wywiad wojskowy Aman, który współpracuje z Mossadem, Shinbet i tajną agencją wywiadowczą LAKAM. Uczestnictwo w licznych wojnach i konfliktach zbrojnych spowodowało, że siły obronne Izraela są jednymi z najlepiej wyćwiczonych na polu walki sił zbrojnych na świecie. Prowadzą wojnę właściwie z całym światem arabskim i jako jedyni robią coś znaczącego przeciwko terrorystom absolutni geniusze pola bitwy. Jak ktoś kiedyś czytał jakieś książki o działaniach militarnych czy wywiadowczych, tak po 1960 roku. To wie co mam na myśli. Procent budżetu przeznaczony na armię w 2014 roku wynosił 5,2%. Arabia Saudyjska, czyli główny przeciwnik wojenny Izraela. Państwo położone w zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska saudyjskie liczą 231 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 25 tysięcy rezerwistów. Saudyjskie siły zbrojne stanowią 24. siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 56 miliardów dolarów, czyli 10,5% budżetu. Kupa kasy z ich punktu widzenia, oczywiście, no ale Izraelowi mogą naskoczyć. Taka jest prawda, bo Izrael ma no, najlepszą armię na świecie. Mimo, że nie największą, nie najnowocześniejszą, chociaż są w czołówce, to są po prostu najlepsi. W sumie Arabia Saudyjska sama tę wojnę wywołała, sama przekroczyła jej granice, sama to przegrała, także no teraz muszą kombinować. Przykro. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli chcecie podobne odcinki, dajcie znać o tym w komentarzach. Jeśli macie pomysł na jakiś inny odcinek dyszkowy, również dajcie znać w komentarzach. Ponadto zapraszam na kanał Inwigilator, gdzie regularnie pojawiają się nowe treści. Cześć!